Miejsce 41. Ferrari Portofino M. M jak modificato, co po włosku oznacza po prostu zmodyfikowany. Włosi stworzyli ulepszoną wersję auta, które wcześniej nazywało się po prostu Portofino. Całe lata były takie nazwy Ferrari, które zapamiętaliśmy, a Portofino M to jest ta druga linia samochodów, które nie są ekstremalne, ale mogą służyć do jazdy prawie na co dzień. Jest klasycznym napędem, więc mamy dźwięk Ferrari i to jest na pewno plus. To jest tak, że Ferrari takim modelem jak Portofino, czy wcześniejszym modelem chociażby California, próbuje też trafić do troszkę większego grona klientów niż zazwyczaj. W filmie promocyjnym widać, jak małe dziecko spogląda na mapę i planuje jakąś trasę po krętej górskiej drodze. I właśnie w takich warunkach takie samochody jak ten odnajdują się najlepiej. No a do tego na pokład możemy zabrać jeszcze 3 pasażerów. 4-osobowe Ferrari to wbrew pozorom żadna nowość. Nowością za to jest ukrycie metalowego składanego dachu, tak by nikt nie zorientował się, że ma do czynienia z jakimś autobotem. Wersja M ma nieco zwiększoną moc i lżejszą skrzynię biegów. Tu właśnie powstaje takie pytanie, co można o tym samochodzie powiedzieć, jeżeli cokolwiek, co bym powiedział, nie przedstawi w pełni piękna zaawansowania technologicznego tego samochodu. Niecałe 3,5 sekundy do setki w kabriolecie, to musi robić wrażenie. Nie chcę, broń Boże, nikogo obrazić, kto ma Ferrari, Portofino albo California, bo to są doskonałe i świetne samochody. Natomiast Ferrari w ten sposób otworzyło się na troszkę nową grupę klientów, którzy nie myśleliby nigdy o tym, żeby mieć Ferrari, bo w przypadku na przykład Kalifornii czy Portofino bliżej jest mu do, nie wiem, Mercedesa z serii SL było w przypadku Kalifornii na przykład. Jakby to jest taki klimat bardziej samochodu, który jest bardzo szybki, bardzo precyzyjny, ale jest takim bardziej spokojnym samochodem. Dobry koń to i po błocie pójdzie. Mamy do czynienia z prawdziwym klasykiem, prawdziwym pięknym wozem. Wersja Portofino i za samą tę nazwę już mi się podoba. Portofino, piękne miejsce, zresztą tam jest promowany. Zmieści się on, ona i dwójka dzieci, czyli tak zwana klasyka. Jest to samochód na rodzinne wycieczki. A jeżeli te rodzinne wycieczki będziemy mogli sobie realizować na przykład po południowych Włoszech, no to ja jestem za. Świat stanął na głowie. Ferrari może być rodzinne, a rodzinne koreańskie auta mogą być sportowe.